Po latach ciężkiej pracy i wielu treningach czas na gratulacje. Piłkarki nożne Olimpii Szczecin, które po raz pierwszy w historii klubu awansowały do Ekstraligi Kobiet, zostały zaproszone na spotkanie z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. Zakończacie ten sezon, jest awans do Ekstraklasy, zatem cieszymy się razem z Wami, że przeszłyście tą długą drogę od niższych lig, krok po kroku, step by step, jak to się mówi, i dzisiaj macie sukces, jesteście w czołówce najlepszych drużyn, kobiecych drużyn w Polsce, i za to należą się słowa uznania i gratulacje, tym bardziej, że jest to wywalczone, no możemy powiedzieć śmiało, naszymi szczecińskimi siłami. To jest tym bardziej cenne, że nie jest to efekt transferów, nie jest to efekt jakichś zabiegów, tylko naprawdę jest to sportowy wynik. Prezydent Szczecina, dumny z sukcesów piłkarek, podkreślił ich związki ze Szczecinem, w którym zarówno mieszkają, uczą się i co najważniejsze trenują. W naszym mieście zbudowały także drużynę od podstaw, startując od najniższej ligi. Cała idea polega na tym, żebyśmy budowali to w oparciu o potencjał szczeciński, bo on jest, jak widać po Was, widać po wielu innych dyscyplinach, że możemy wygenerować zawodników i zawodniczki na najwyższym poziomie i to jest to, o co by nam chodziło, i też właśnie chodzi o to, żeby poprzez Wasze działania zachęcić te młodsze pokolenia piłkarek do tego, żeby widziały pewien wzór, miały, że oto jest drużyna w Ekstraklasie i że te najlepsze z najlepszych trafią do pierwszej drużyny i będą mogły grać na różnych ciekawych zawodach. Jednak sukces nie przychodzi sam. Dziewczyny trenują 5 razy w tygodniu, a w weekendy wyjeżdżają często na mecze oraz sparingi. Olimpia Szczecin składa się z 20 zawodniczek, które stoją za sobą murem zarówno na boisku, jak i w życiu prywatnym. Niektóre z nas od kilku lat trenują już w tym zespole i gramy od najniższej ligi. Zaczynaliśmy od najniższej ligi. Awansowaliśmy po kolei do wyższych lig, cały czas bazując na swoich zawodniczkach i cały czas ciężką pracą udowadnialiśmy, że nie trzeba wielkich wzmocnień, wielkich transferów, żeby można było stworzyć silną drużynę. Pomimo, że piłka nożna jest dyscypliną zdominowaną przez mężczyzn, na mecze Olimpii przychodzi od 150 do 200 kibiców. Jednak spotkanie ze Sztormem Gdańsk, które pozwoliło dziewczynom awansować do Ekstraligi Kobiet, przyciągnęło ponad 300 widzów. Kto w naszym mieście może zostać zawodniczką Olimpii? Generalnie treningi są otwarte dla wszystkich osób z zewnątrz. Prowadzimy tak zwane treningi naborowe, które od października cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Odbywają się raz w tygodniu, w czwartki na boisku przy ulicy Witkiewicza w Szczecinie o godzinie 18:30. I na te treningi dosłownie każdy, kto tylko chce, może przyjść i sprawdzić się, zobaczyć, na jakim etapie wyszkolenia piłkarskiego jest. I wówczas my, trenerzy w Olimpii, decydujemy, do której grupy treningowej, wiekowej dana dziewczyna może dołączyć. Podczas spotkania z prezydentem piłkarki Olimpii otrzymały od włodarza miasta pamiątkową tablicę ze zdjęciem drużyny i napisem Szczecin gratuluje awansu do Ekstraligi. Zawodniczki wręczyły Piotrowi Krzystkowi zaś klubową koszulkę z numerem 12 oraz szalik i proporczyk.